Cześć, witam się z Wami dzisiaj w kolejnym vlogu, a dzisiaj rozpoczynam weekly vlog. Stwierdziłam, że jeśli tak bardzo chcecie te vlogi, to chyba najłatwiej będzie mi nagrywać na ten moment takie weekly vlogi, czyli po prostu będzie to taki vlog z całego tygodnia, gdzie każdego dnia w miarę możliwości coś tam Wam ponagrywam. Oczywiście może nie każdego, czasem jak gdzieś mi ten dzień ucieknie i nie nagram, to się oczywiście nic nie dzieje, ale postaram się nagrywać, coś Wam popokazywać, poodzywać się do Was i mam nadzieję, że taka forma vloga Wam się spodoba. Wczoraj dodałam vloga, którego nagrywałam z Pawłem. Był to challenge, Whisper Challenge, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to tutaj możecie sobie kliknąć, podlinkuję Wam, zobaczcie koniecznie. Był to debiut Pawła na YouTubie i powiem Wam szczerze, że wyszło tak genialnie, tak śmiesznie, że no mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczcie. I piszecie mi w komentarzach, co jest oczywiście bardzo miłe, piszecie nam, żeby Paweł się jeszcze pojawiał w filmach, więc on się pojawia często w jakichś daily vlogach, tak gdzieś tam po prostu z doskoku, ale nie mamy w planie razem prowadzić tego kanału. Kanał jest mój, ja tutaj będę głównie. Gdzieś tam przy okazji Aleksi, gdzieś tam przy okazji Paweł, no bo są nieodłącznym elementem mojego życia i no tak już jest i tak będzie. I siłą rzeczy się pojawiają, co oczywiście jest fajne i Wam się też to podoba. Ale no to była taka jednorazowa, spontaniczna akcja i bardzo się cieszę, że Wam się podobał. Nie będę się tutaj rozwodzić, bo ten vlog byłby nudny, jakbym o tym opowiadała tyle czasu, więc chciałam się tylko z Wami przywitać i idę teraz zebrać ubranka, które chcę wystawić do takich paczek. Na Instagramie już Wam kiedyś mówiłam, że planuję sprzedawać ubranka w setach. Czyli po prostu ubrania po Aleksie, na przykład 74, 80 sprzedaję w setach i jedna osoba kupuje wszystkie te ubranka. Także to muszę przygotować, bo to już Wam obiecałam dawno, dawno. I jak to przygotuję, to będziemy się zbierać, może jeszcze wypiję kawę i będziemy się zbierać na szczepienie, bo dzisiaj mam szczepienie Aleksika i taki jest poniedziałkowy plan póki co. Mam tutaj kawkę i właśnie układam sobie te ubranka. Tutaj mam jakieś spodenki, bardzo duże rzeczy mam z Newbie. Tam są jakieś bluzy, ale jak oglądacie tego vloga, to w sumie i tak już Wam to nic nie da, bo te ubranka na pewno będą sprzedane, ale tak sobie właśnie segreguję. Ja już jakiś czas temu zapowiadałam na moim Instagramie, że będę sprzedawać. Będę tak też robić z kolejnymi ubrankami, z kolejnymi rozmiarami, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zawsze w opisie pod filmem macie link do mojego Instagrama, więc warto mnie obserwować, śledzić, bo tam najczęściej dodaję właśnie takie informacje o sprzedaży tych ciuszków, także zapraszam. My już jesteśmy po szczepieniu. Aleks bardzo dobrze znosi te szczepienia. W sumie nigdy nam się nic nie działo, więc super. Jedziemy teraz na obiad. Mam niby zupę w domu, ale jakoś tak chce nam się gdzieś wyjść, więc skoczymy sobie do takiej restauracji Orzo się nazywa. Orzo, Orco, nie wiem jak się to czyta, szczerze mówiąc. Zawsze się zastanawiam. Jest też ta restauracja w Warszawie, więc może ktoś będzie wiedział, jak się wymawia tą nazwę. My mówimy zawsze Orzo. I tak, i na razie tyle planów. Sprzedałam ciuszki, właśnie wiozę je na pocztę. I jadę jeszcze do Carrefoura, zostawiłam Aleksa z Pawłem, jadę w dresiku. Jestem właśnie w Carrefourze i faktycznie są te książeczki z okienkami, jest w ogrodzie i tą ostatnio kupiłam, więc może wezmę w ogrodzie i jest jeszcze coś takiego, przeciwieństwa. Bardzo fajne są te książeczki, o, takie mają okienka. Będę mówić cicho, bo Aleks śpi. Zrobiłam ostatnio zupę ziemniaczaną w Thermomixie i bardzo Wam ją polecam. Jest przepyszna. Musicie ją koniecznie zrobić. To jest taka zupa trochę krem, bo jest w takiej dość gęstej konsystencji. I tutaj moja miska z takim uszkiem.
piękna. Czekajcie, zaświecimy sobie tu światełko. O, okay. Jadę właśnie na paznokcie, jadę Pawła autem, bo my mamy tą taką windę dla samochodowej, on jest na dole, więc mi się już nie chce wyjeżdżać jego autem, zjeżdżać moim i wyjeżdżać, bo niestety tak to wygląda. Ale co chciałam wam powiedzieć? Aha, powiedziałam, że jadę na paznokcie, bo że dzisiaj gubię wątek po 10 razy, ale taka pogoda. Mam już straszne, połamały mi się, więc chcę teraz króciutkie paznokcie, bo jednak dla mnie długie no nie sprawdzają się, więc zobaczymy, co tam wymyślimy. Chyba chcę ciemne, także pokażę wam, jak już wyjdę. Ja już po paznokciach zdecydowałam się na taką zwykłą czerń z paseczkami. To są takie różowe, złoto, coś w tym stylu. Ale bardzo mi się podobają, króciutkie, schludne. Wreszcie nowe. Dzisiaj środa, 9:15. Ja właśnie się wyszykowałam, Aleksa też już powoli ubieram. I będziemy jechać do... Ała! Puść włosy, Aleksik. Będziemy jechać do żony mojego kuzyna. Ona też ma malutkie dzieciątko, więc będziemy sobie siedzieć razem, wypijemy sobie kawkę. Mówiła, żebyśmy wpadli, więc z miłą chęcią, bardzo chętnie wpadniemy. Ładna pogoda, więc się przejedziemy. Aleksik, poczekajcie chwilę, bo muszę mu te włosy wyciągnąć. I zakładałam sobie dzisiaj kolczyki i wypadła mi zatyczka od jednego. I szukałam tutaj po całej podłodze, wszędzie po prostu, wszędzie. I nie ma. Rozpłynęła się. Nie wiem, co się z nią stało. Będę jeszcze później szukać, będę też sprzątać po południu całe mieszkanie, więc może się znajdzie. Mam nadzieję, bo to były bardzo fajne kolczyki, nie chciałabym zgubić tej zatyczki. No, ale teraz muszę tego drugiego zdjąć, bo już nie mam czasu szukać, musimy wychodzić, więc ubieram Aleksika i jedziemy. Gościu gotowy. Wchodzimy do fotelika, co? Wzięłam wszystko, mam taką nadzieję. Najważniejsza jest ta torba dla Aleksa z pieluchami i tym podobnymi. I ciastka, moje ukochane. Wzięłam okulary przeciwsłoneczne. Mam, bo jest słońce dość spore, więc żeby mi się dobrze jechało autem, sobie schowam tutaj. Dobra, no to wszystko mamy. Wychodzimy. Gotowy, Aleks? Gotowy. Chodź, chłopaku. Powiem wam, że te foteliki są tak ciężkie, że mimo tego, że mamy windę i jechałam bez stelaża, po prostu wzięłam sam fotelik, to ja już jestem tak zmachana, a wcale nie przeszłam jakiegoś długiego dystansu z tym fotelem, ale to ten fotel plus to, że Aleks już swoje waży, to jest naprawdę niezły fitness. Siedzisz, gościu? Zadowolony, bo ty lubisz jeździć, tak? Masz tutaj książeczkę, jakby ci się nudziło w trasie. Dobra. Juniu, bo ja muszę sobie włączyć nawigację. My już wróciliśmy. Aleks poszedł na drzemkę. Trochę się z nim pomęczyłam, ale wreszcie zasnął. I zrobiłam sobie teraz obiad, jem deser mój, czyli loda i będę teraz jeszcze pić kawę i czekamy na Pawła, będę sprzątać całe mieszkanie, on się może zajmie wtedy Aleksem, bo pewnie już wstanie i taki plan na wieczór. I wypita kawka. Nagrywasz? O, wow. Poczekaj, Aleksik. Jaką masz zabawkę nową? Ale my standardowo zabieramy się za książeczki. Tym razem trafiło na Kicie Kocie
Zima. Bardzo lubię te książki i już wiem, że mam ich za mało, bo znam te historyjki na pamięć. Chciałabym coś nowego, więc na pewno w niedalekiej przyszłości znowu zrobimy zamówienie i kupimy kolejne książki. No, otwieramy. Otwieramy, czekaj, mama otworzy. A ty znowu masz, chłopie, jedną skarpetę. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Właśnie robię sobie obiad, tutaj już mam zapakowaną rybkę, czeka do włożenia do piekarnika, ale najpierw włożę frytki. One w sumie mają tylko sól i paprykę wędzoną i tyle. I włożę je do piekarnika, trochę się podpieką i dorzucę ryby. Właśnie przygotowałam sobie w Thermomixie masę na naleśniki. Pierwszy raz ją robię, więc nie wiem. W sumie zawsze robiłam ze swojego takiego własnego przepisu od mamy, a teraz będę pierwszy raz robić z Thermomixu, więc zobaczymy, czy w ogóle się sprawdzi. Widzę, że jest taki dość gęsty. Dość gęsta ta konsystencja, no ale zobaczymy. I tutaj właśnie rozrabiam ser z jogurtem naturalnym. Zaraz będę dodawać cukier puder. Jakiś dżem na pewno mam. No i zaczynam smażyć. Ja już jestem w piżamie po kąpieli i będę robić sobie maseczkę. Wziąłam sobie taką maseczkę z aktywnym węglem. To jest jedna z tych, które dostałam na święta od Pawła pod choinkę. I wybrałam sobie ją dlatego, że jest oczyszczająca przede wszystkim. A ja mam teraz dość zanieczyszczoną skórę od wczoraj, jakoś wczoraj mi tak wysypało, nie wiem po czym, nie wiem dlaczego, no ale stwierdziłam, że taka maseczka dzisiaj mi się przyda, więc sobie nałożę, mam nadzieję, że będzie fajna. Ta maska jest dość przerażająca, więc nie wiem, czy się mogę pokazać w ogóle Aleksowi w niej, mam nadzieję, że się nie przestraszy, ale idę teraz z nią posiedzieć 15-20 minut, mam nadzieję, że fajnie zadziała. Hejka, jest dzisiaj piątek, godzina 9 i właśnie się zbieramy, jedziemy do mojej siostry. Ja już jestem wyszykowana. Aleks już czeka w foteliku, więc zbieramy się szybciutko. Spadł śnieg, więc zobaczymy, jak się nam będzie jechać. Pewnie będziemy jechać wolniej i będzie wszystko stało na drogach, no ale dojedziemy jakoś. Także odezwę się już z miejsca. Już dojechaliśmy, Aleks mi zasnął w aucie i nieraz pytałyście się mnie, jak ja to robię, że jeżdżę z nim autem sama. Więc no nie zawsze było tak idealnie i wydaje mi się, że to wszystko trzeba po prostu wypracować, jeździć, niech się dziecko przyzwyczai. Wiadomo, że jedne dzieci będą bardziej lubić jeździć, drugie mniej, ale myślę, że da się to wszystko wypracować. Ja miałam kiedyś taką sytuację, pamiętam, jechałam do lekarza i Aleks tak płakał, że się zatrzymałam, zadzwoniłam po Pawła. Po prostu już mi się płakać chciało, bo nie byłam w stanie z nim dojechać, bo był cały bordowy, siny od płaczu wręcz. No właśnie się obudził. Się zatrzymaliśmy na chwilę. Już idziemy, nioniu. No dobra, jeszcze chętnie wypiję drugą. Tak ci się spodobało? Jeszcze raz, jak to się nazywa? Fachowo? Marakas. Marakas. Drewniany, tak ci się spodobał? To z oliwki. Właśnie wróciłam do domu i padam, tak mnie głowa boli, nie wiem od czego. Już mnie bolała w sumie, jak byłam u Moni, ale jechałam teraz autem i już myślałam, że nie dojadę. Po prostu mi pęka głowa. Na szczęście Aleks przespał praktycznie no, ponad połowę drogi, więc spoko, dalej śpi jeszcze w foteliku, zaraz go wyciągnę, nie mam siły. I najgorsze jest to, że Paweł dzisiaj wychodzi na 19, jest umówiony z kolegami, wychodzi na piwo. No i nie chcę mu psuć planów i nie chcę niczego odwoływać, więc jak wróci z pracy, to chyba się prześpię pół godziny, może mi przejdzie. Bo też będę mieć gościa wieczorem, jak już właśnie myślę, że położę Aleksa, to miała do mnie przyjść moja sąsiadka Luisa, którą poznaliście we vlogmasach. No ale nie wiem, zobaczę, jak będę się tak źle czuć, to nie ma sensu.
Ja już trochę odżyłam, przespałam się pół godziny, ale nic mi to nie dało. Wzięłam sobie tabletkę, bo stwierdziłam, że nie chcę mi się męczyć. Paweł już poszedł na spotkanie z kolegami, ja już się czuję w porządku. I właśnie będę tutaj przygotowywać trochę, ogarnę, bo tutaj są porozrzucane zabawki i czekam na mojego gościa. Także mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj fajnie, miło taki babski wieczór. Oczywiście w towarzystwie Aleksa. I tak. I nie wiem, czy będę coś nagrywać. Zobaczymy, co przyniesie czas. Na razie się z Wami żegnam, idę tu ogarnąć. Prawie 21. Nasz gość jeszcze nie przyszedł, a Aleks niestety nie dotrzymał. Zasnął mi przed chwilą, więc przykro mi. Aleluj. Nie zobaczysz Aleksa, chyba że się wybudzi jeszcze na karmienie. To może na chwilkę, ale... Już mi się miesza, co pokazuję Wam na Instastory, a co pokazuję Wam tutaj we vlogu, więc chyba się dzisiaj z Wami nie witałam, a za nami ciężka noc, naprawdę było ciężko, Aleks budził się co godzinę niestety i nad ranem o godzinie 5:50 obudził się, już nie chciał spać, więc Paweł go przejął do godziny 7, później od godziny 7 do 8:30 ja się nim zajmowałam, obudziłam Pawła, zjedliśmy śniadanie, pojechał na uczelnię i dopiero z Pawłem się zobaczę na urodzinach mojego taty, do którego dzisiaj jedziemy. Ja pojadę osobno, on później dojedzie prosto z uczelni. A w międzyczasie jeszcze muszę odebrać dwie przesyłki z galerii. Na razie pakuję, tam z tyłu jest moja torba mommy bag i będę się powolutku zbierać. Aha, pokażę Wam, co mam na sobie. Na sobie mam bluzkę ze Stradivariusa z ostatnich wyprzedaży. Tutaj mam pasek również ze Stradivariusa. Spódniczka jest z tego sklepu, o którym Wam wielokrotnie opowiadałam. To jest ten sklep z Gorlic, on się nazywa Lala Boutique. Rajstopy i zegarek z Tousa. Tak wygląda ten zegarek. I zbieram się. Później się do Was odezwę. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, słuchajcie, ale nie wzięłam ze sobą aparatu do galerii, więc nic Wam nie nagrałam, dużo rzeczy załatwiłam, bardzo dużo, nawet więcej niż myślałam. Wszystko, co miałam zaplanowane, plus jeszcze kupiłam kilka rzeczy. Aleks był bardzo grzeczny, bardzo dzielny, dumna jestem z niego. No i teraz już jedziemy na imprezkę. Ale wcześniej w ogóle byłam taka wkurzona, bo nie mogłam znaleźć miejsca w ogóle w galerii. W końcu znalazłam. Było jedno i to właśnie na tej strefie dla osób z dziećmi, dla rodzin z dziećmi. I tak się ucieszyłam, bo tu jest więcej miejsca, łatwiej jest wózek wyciągnąć i tak dalej. A wyobraźcie sobie, że wjechał mi tuż przed nosem gość, który nie miał dziecka, bo później jeszcze patrzyłam. I koniec końców jeździłam tak długo, aż on nie wrócił i jakby nie wzięłam znowu tego samego miejsca, więc byłam mega wkurzona, bo naprawdę chyba z pół godziny jeździłam. Aleks już spał tutaj w foteliku, nigdzie nie było miejsca, co chwilę gdzieś się jakieś pojawiło, to ktoś mi zajął i masakra. Jeszcze jedno było wolne miejsce. To też właśnie tutaj na tej strefie dla rodzin z dziećmi to pani sobie stanęła i zajęła tak jakby fizycznie, więc też nie mogłam wyjechać, no i tak krążyłam i krążyłam, no ale dobra. Udało się. Szczęśliwie wszystko załatwione. Jedziemy. Rozłączam się. Cześć, witam Was dzisiaj w niedzielę rano. Właśnie sobie umyłam włosy i pokażę Wam, bo użyłam sobie takiej maski. Mama mi dała po prostu jakby połowę swojej. To jest taka maska dla włosów, które są farbowane. I ona ma tak jakby tonować ten odcień, żeby nie był żółty. Jeśli dobrze mówię. Jest całkiem spoko, ale nie wiem, czy jakoś super zadziałała. Może powinnam więcej razy ją użyć, ale ostatnio właśnie zauważyłam, że trochę już zaczynają wpadać w te żółte tony, więc stwierdziłam, że sobie nałożę. Nałożyłam dzisiaj na jakieś 20 minut, może więcej. No i tak to wygląda. Ale chyba już nieuchronne jest to, że muszę się wybrać do fryzjera, bo byłam już pół roku temu, więc trochę czasu minęło. I wczoraj Wam w ogóle już nie pokazałam. Wróciłam z imprezki i miałam
miałam Wam pokazać te rzeczy, które kupiłam w galerii, ale jakoś tak porozkładałam je już po domu, więc teraz częściowo Wam pokażę, a część już poprałam, bo na przykład były to jakieś ubranka Alexa, więc pokażę Wam, co tutaj mam. Kupiłam mu taki kubeczek na szczotkę do zębów, bo dostaliśmy już zalecenia, że te ząbki, które mamy, mamy już myć. Więc mamy też taką szczotkę soniczną, już na dłużej nam wystarczy. Mamy też pastę do zębów, to jest bardzo fajna, taka naturalna pasta. I ją dostaniecie, te wszystkie rzeczy dostaniecie w Empiku. Ja je zamówiłam online i tylko je odbierałam. Dodatkowo już bardzo długo czaiłam się na taki dresik dla Alexa, tylko nie wiedziałam, jaki rozmiar mam kupić. No i w końcu wybrałam rozmiar 80 i chciałam w ogóle kupić go na stronie, ale wyobraźcie sobie, że na stronie nie było tego dresu, co jest dziwne, bo zazwyczaj na stronie jest więcej rzeczy niż w sklepach stacjonarnie, a tych dresików właśnie nie mogłam znaleźć. Szukałam, szukałam i nie znalazłam. Więc kupiłam stacjonarnie, kupiłam mu też taką koszulę piękną, jeansową i to jest koszula z Reserved i ona jest również na 80, więc mam nadzieję, że jakoś tak na wiosnę będzie sobie w niej chodził już jako taka też a la kurteczka, zobaczymy. I kupiłam też bluzę i bodziaka, ale to wszystko już jest wyprane, więc Wam nie pokażę. I właśnie się zbieram, ogarnęłam się, pomalowałam i dzisiejszy plan jest taki, że idziemy na obiad, dzisiaj wyjątkowo w niedzielę nie idziemy do rodziców, a idziemy na miasto z moją przyjaciółką się spotkać. Posiedzimy sobie, mamy kilka tematów takich ważnych do obgadania, mamy sobie pogadać, więc tak i... Później pewnie ja będę montować tego vloga i będziemy oglądać ostatni, nie, albo zostały nam dwa albo trzy odcinki tego serialu You. Mi się on podoba, Paweł twierdzi, że cały czas jest to samo co i w pierwszym sezonie i tak średnio, no ale zobaczymy, na pewno obejrzymy do końca drugi sezon, zobaczymy czy będziemy oglądać też trzeci, czy sobie znajdziemy jakiś inny serial nowy. I taki właśnie jest plan, więc ja zbieram się i jeszcze Wam może co nieco dzisiaj pokażę. My już wychodzimy, ja mam na sobie mój stały zestaw, czyli tą opaskę z H&M, szalik i wzięłam sobie dzisiaj, ubrałam taką jeansową sukienkę, rajstopy z Marilyn i buty na obcasie, takie wysokie, wzięłam z Ryłko, rzadko mnie można tak spotkać, ale czasem właśnie w niedzielę, więc lecimy jeszcze do moich rodziców po drodze i na obiadek. Z Wami żegnam w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że taki weekly vlog Wam się podobał. Buziaki. Pa, pa. Dawajcie łapki w górę.